Coraz gorzej, proszę Państwa, z tym wszystkim jest na świecie. Ja mówię, no, do Jaśka, leć, 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 leć. Zarabiaj pieniądze na rodzinę, zarabiaj, sługo szatana, diabła. Leć, leć. Także wiecie Państwo, niektórzy ludzie to są tacy uczynni, że do domu nie przyniosą grosza. Ale żeby chociaż jakiś cukier, pasek cukru, tak jak ta Ira, Rumunka. Herbat nabierze, cukru, żeby jakiś pasek cukru. No wczoraj była promocja, proszę Państwa, książki w hotelu Tulip, prawda? No to tam, o ci bezdomni, to tam, o Jezus, chyba ze 7. No i tę herbatę ładowali do kieszeni, taką, ja mówię, to ile można tej herbaty ładować? Przecież można za złoty 70, złoty 80 kupić 200 sztuk bez łaski. Także oni tak ładują, biorą. Także ta Rumunka, to ona jest obładowana, proszę Państwa, tym wszystkim. Ta Rumunka jest po prostu obładowana. Natomiast, no niektórzy nie umieją. Jaśko łazi, łazi, łazi po całym tym, jak ten ciołek. Łazi, 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 no i on nic nie przyniesie. Są tacy ludzie, dwie lewe ręce, ale wiecie Państwo, w mózgu nie po kolei. No, w mózgu nie po kolei. Dwie lewe ręce, no i nic nie przyniesie. No, także widzicie Państwo. Tacy są ludzie. Nie daj Boże, proszę Państwa, jeżeli, nie daj Boże, jeżeli w domu jedno dziecko było, jedna córka, jeden syn, no to ja mówię, leć chłopie, leć, leć, wychodź, wychodź, leć, leć, zarabiaj na rodzinę. No to żeby to coś przyniosło. Ja mówię, że ta Rumunka, ta nasza przyjaciółka, to jak ona pójdzie, wyjdzie, to ona dużo rzeczy załatwi. Ona dużo rzeczy skombinuje. A to nic, nic. Także widzicie Państwo, są ludzie bardzo zaradni, a są ludzie bardzo niezaradni. I co tutaj dodać? Są bardzo zaradni, a są ludzie bardzo niezaradni. No. Także ta Rumunka, to jak ona pójdzie, to ona nazbiera cukru, herbaty. To widzicie Państwo, jak po tych hotelach chodzi, po tych bankietach, to potem już nie musi tyle kupować. I potem ona opowiada, potem ta Rumunka się chwali, a że miała to, a że tamto. I nawet potrafi się tymi herbatami dzielić, ta Rumunka. Ja mówię, słuchaj, normalnie za 2 złote kupisz 200 herbat, a przecież codziennie po tych hotelach nie chodzisz, codziennie tego nie masz. Po co to pchać do kieszeni to wszystko? Po co się to tak cieszyć, nie wiadomo czym? Możesz kupić w jednej sekundzie 10 paczek, na 2 lata będziesz mieć herbatę. No, także wiecie Państwo, ale że on na te 5 groszy na skubie tam, to już się cieszy taki warszawiak. No niestety, jak tego Jaśka wyślę, no to on nic nie przyniesie mi tutaj, proszę Państwa. Dlatego też, jak ja sobie coś dobrego robię do zjedzenia, to sobie jem, a zawsze się z nim podzielę. Ale żeby to się on tak podzielił. Wiecie Państwo, jak to było u Pana Boga Jahwe, u Boga Jehowy. To jest dobry Bóg, bo tutaj jakieś żydostwo z Radia Tok FM coś gadało o Bogu Jahwe, że jakiś zły Bóg, że jakiś mściwy. Wszystko nieprawda, ale to świadczy o tym, że dlaczego oni nie znają z Radia Tok FM, nie znają Pisma Świętego. Dlaczego oni są aż tak bardzo ciemni, że nawet w tych przykazaniach, bo one pisane już we wstępie, to dziecko u Świadków Jehowy widzi. A pani profesor Żydówka nie widzi? Dziecko już, proszę Państwa, widzi, że do 3., 4. pokolenia Bóg karze, a cierpliwość okazuje i miłosierdzie aż do 1000-letniego pokolenia. Także można sobie wyobrazić, jaki ten Bóg, proszę Państwa, cierpliwy, miłościwy jest.
Zresztą to nie tylko to, co ja mówię. To jak się czyta historię Izraela, jak Bóg się nimi opiekował, jak, proszę Państwa, Jahwe karmił Izraelitów, prawda? Jak Jahwe karmił Izraelitów w starożytności przepiórkami, manna z nieba, to nawet jest powiedzenie do dzisiaj, że manna z nieba. Wszystko, wszystko. Jahwe się strasznie opiekował. A oni nic. Nie rozumieli, nie wiedzieli, o co chodzi. A oni nic. Dlatego widzicie Państwo, są tacy ludzie głupawi, są tacy ludzie niezaradni, którzy nic w życiu nie potrafią, którzy nic w życiu nie umieją. No to więc mówię, jak już wychodzisz, to idź, zarabiaj na rodzinę. Zarabiaj na tę rodzinę. No. A on nic nie zarobi. No. Także zobaczmy, co. Jak matka jedno dziecko urodziła, to dziecko tylko czeka, żeby jemu dać. To dziecko jest niezaradne. Jeszcze mało tego, potem jak jest stary już, ma 60 lat jak teraz, to potem krzyczy, żeś ty mu nie dała. Potem tutaj przez balkon staje, tu balkonu nie ma, ale takiego byle co. Do Matki Boskiej krzyczy, albo dziękuję jej, albo wrzeszczy na tę Matkę Boską, że nie ma kaleson, że nie ma tego. Ja mówię, Litka jak przyjedzie, to ci pozamiata. Litka jak ci przyjedzie, to ugotuje pod stronę. Urzędujący przewodniczący OBWE i wica daci czy za to. Także wiecie Państwo, dwie rewerencje są to ciepło duchy. Są to lekko duchy. Ktoś pomoże Polakom, którzy przyjechali do naszego kraju z ogarniętego wojną Donbasu, to odpowiedź na apel. I on nigdy nie wie, o co chodzi, nigdy nie rozumie. Bydgoszczy Michał Sztybel zaznacza, że teraz konieczne jest... Tu nagrywa radio, prawda? Koncita, on przestawia i nie wie, że on zaraz kamerę przewróci. On tego nie rozumie. Nigdy nie wie, o co chodzi. No ciemny, jak ta, ale nie rozgarnięty w ogóle taki. No to wiecie Państwo, jak matka jedna urodziła dziecko, to on jest nierozgarnięty i co za rączkę, dupka za rączkę, i co za rączkę, że matka dupka za rączkę prowadzała, no i co za rączkę, że matka dupka za rączkę prowadzała, prawda? Głupiej to, głupiej to. No. Pomysłodawcą marszu jest rządzący Republiką Ramzan Kadyrow, który zapowiadał, że w demonstracji mogło wziąć udział nawet milion muzułmanów. Jak relacjonują rosyjskie media, na protest do Groznego specjalnie przyjechali mieszkańcy Inguszetii, Dagestanu i Republiki Karaczajsko-Czerkieskiej. Widzimy, że europejscy dziennikarze i politycy pod fałszywym hasłem wolności słowa i demokracji głoszą wolność chamstwa i wulgarności. Obrażają uczucia religijne setek milionów wiernych. Nie pozwolimy bezkarnie obrażać proroka Mahometa. Kadyrow przypomniał, że to nie tygodnik Charlie Hebdo dał początek szkalowaniu Mahometa. Jako pierwszy karykatury. Czyli widzicie Państwo, nie można szkalować, bo dziki naród to Was po prostu zje. Kilku publikacji karykatur odbyły się m.in. w Pakistanie, Nigrze i na Bliskim Wschodzie. Podczas zamieszek w pakistańskim Karachi ranny został fotoreporter agencji AFP. Słuchasz informacji TOK FM. Kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta przedstawiła ogólne założenia swojego wyborczego programu. I to wszystko, bo na pytania dziennikarzy wczoraj nie chciał odpowiadać. Magdaleny Ogórek bronił dziś w poranku Radia TOK FM gości Dominiki Wielowiejskiej, sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. To jest absurdalne, czy polityk nie może się uchylać od rozmów z dziennikarzem. I mówię to otwarcie, za to jak ktoś będzie mówił, że dzisiaj Magdalena Ogórek nie odpowiada na pytania, dlatego, że w procesie... Ona się ale, przedstawiła, ale, powiedziała ale, i wyszła. I w tym studiu pewnie, i jeszcze wiele razy Magdalena Ogórek będzie odpowiadała na wszystkie pytania. Dajcie szansę pokazać kredo kandydatki, dajcie szansę pokazać konferencję programową, odpowiedzieć na pytania nie tylko te, które stanowią klucz myślenia o prezydenturze, ale tu opisu pewnego nowoczesnego myślenia o państwie. Krzysztof Gawkowski dodaje, że bez względu na wynik wyborów Sojusz już wygrała to dlatego, że media są wyjątkowo zainteresowane kandydatką partii. Pogoda. Przed nami pochmurne popołudnie, niewielkie przejaśnienia możliwe na Podlasiu, Mazowszu, na Śląsku i w Małopolsce. Na Podkarpaciu z kolei niewykluczony deszcz. Na Podlasiu dzisiaj -1, +1 w Warszawie, 2 stopnie w Lublinie, Płocku, Toruniu, Bydgoszczy, Elblągu i Trójmieście, +3 w Katowicach, Krakowie, Radomiu, Szczecinie i Łodzi i do +4 w Opolu i Gorzowie.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 14.06, Jakub Janiszewski, przy mikrofonie ze mną w studiu dr Patrycja Sasson z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o konsekwencjach zamachów na Charlie Hebdo, zamachu na Charlie Hebdo i późniejszej publikacji tego specjalnego wydania tygodnika, które ukazuje się w 5 językach, w gigantycznym nakładzie i na okładce ma też karykaturę Mahometa, te demonstracje, które w odpowiedzi na to w świecie islamu się pojawiły w krajach arabskich. No nie są tak oczywistą sprawą, co wcześniej już powiedzieliśmy. Natomiast może zastanówmy się nad w ogóle politycznymi konsekwencjami tego zamachu. Bo że takowe będą we Francji, to jest jasne. Natomiast czy one będą właśnie w krajach muzułmańskich? Jak to może być politycznie tam rozegrane? No właśnie ci, którzy mogliby grać na tym zamachu, na Charlie Hebdo, najważniejsi gracze nie chcą na tym grać. Mam tutaj na myśli organizacje, które są uznane za organizacje terrorystyczne, takie jak Hamas czy Hezbollah. Obie organizacje, najpierw Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, powiedział, że terroryści, znaczy nie powiedział, że terroryści, ale ci ekstremiści, którzy dokonali zamachów, bardziej szkodzą islamowi, zaszkodzili islamowi niż same karykatury. Potem Hamas, trochę w takiej wymianie z Izraelem, oskarżeniami, również odciął się od tych zamachów kategorycznie, twierdząc, że, znaczy krytykując je. No więc ogromna różnica między tymi demonstracjami ludzi, niewielkimi naprawdę demonstracjami, i jedynie podkreślam w dwóch państwach arabskich, Jordanii i Algierii, ale w innych także po prostu muzułmańskich, Niger, Pakistan czy Czeczenia. Więc to jest jedna strona. Także widzicie Państwo, że katolicy dużo tutaj nie nakombinują, bo katolicy nie są delikatni. I proszę Państwa, są dosłowni i nie znają się na rzeczy. Katolicy nie znają się na rzeczy. Nie znają Biblii i oni nie rozumieją, że można kogoś obrazić poprzez swoją działalność, poprzez swoje słownictwo. No wiecie Państwo, jeżeli tutaj Żydówka jakaś, czy to mężczyzna, już nawet nie pamiętam, czy to kobieta w radiu, mówił człowiek rzekomo, że ten Bóg to jest mściwy, ten Jahwe. Także Państwo zobaczą, jak Żydówka może łatwo obrazić, nie obrazić. No, Świadkowie Jehowy to się przecież nie przestraszą. Świadkowie Jehowy są strasznie inteligentni, w sensie takim, że ogromną wiedzę mają z Pisma Świętego i wiedzą, że to tylko można ewentualnie samego Boga obrazić, a nie człowieka. A oręż wasz jest duchowy, Pismo Święte mówi, i my nie możemy się nawet, nie to, że to jest jakąś taką zasadą, uczyć sztuki wojennej, ale tak jest napisane w Księdze Izajasza, że nie będą się już uczyć sztuki wojennej. No to więc ci, którzy nie są dyplomatami, którzy mają ptasi móżdżek, jak to się mówi, i mało tej psychologii w sobie mają, to zgrzytają zębami, mordują się, zabijają, tak jak Szczepana zabili, kamienując go. I zgrzytali na niego zębami. Także proszę Państwa, Szczepan modlił się do Boga, Jahwe, i prosił, wybaczcie im, bo nie wybacz do Jahwe, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nieświadomi. I ten dziki tłum, to wszystko też Państwo zobaczą, dziennikarz pojechał, został poturbowany, ale tam jest coś za coś, jest pomsta. Pojechałeś nas tutaj śledzić, pojechałeś nas tutaj ścigać, a to wiecie Państwo, dzikie narody, to śmierć na miejscu. Europejczyków i Amerykanów, i Kanadyjczyków, i Australijczyków. Szczególnie dzikie narody, szatan, diabeł robi tak, że ktoś może nie być dziki, że ktoś może udawać artystę.
O tutaj o też o. Więc, o Jaśka mówił, że z jakąś Kozłowską był. Ja mówię, że ta Kozłowska to nie była ta, bo ta Kozłowska, co teraz śpiewa w Operze Kameralnej, no to jest albo jej córka, albo to jest ktoś inny, bo o tym nazwisku to jest pełno osób. No. Także kiedyś tacy durnie żyli, durne kobiety żyły, że rzeczywiście jak nie podobało się coś w Teatrze Wielkim, a że ta matka tym Jankiem się nie opiekowała, a miała tylko jednego, a miała tylko jedynaka i już takie faux pas, no to ona wzięła go za fraki z Teatru Wielkiego i uciekli z Teatru. Dlaczego? Dlatego, że ona się obrażała, że tam jest byle co, pewnie wtedy był zbyt niski poziom. Proszę Państwa, w tym Teatrze Wielkim i oni się wzięli, ewakuowali. Dlatego tak chwalimy dzisiaj, proszę Państwa, czasy Pietrasa. Oj, czego nie było w Teatrze Wielkim. Nawet, proszę Państwa, i koń był, i to nie jeden w Teatrze Wielkim. No, ja ze Szwecji takiego białego konia, proszę Państwa, przywiozłam. No przywiozłam, no przyleciał ze mną na balonie. Koń, biały koń. A to używałam go, proszę Państwa, Jadwiga Królowa Polski, jak śpiewała. Proszę Państwa, potem ten koń dupą zaczął kręcić, bo był hipochondryczny i nerwowy, jak ta Warszawa dzisiejsza jest hipochondryczna i nerwowa. To więc ja jako ten gość, no jako ta Jadwiga Królowa Polski, w sumie to miałam odegrać, źle się czułam śpiewając, że bałam się, że coś mi z tym gardłem się stanie, jak on zacznie tą dupą, zacznie trząść w hipochondrii nerwowej swej. Także proszę Państwa, Jadwiga Królowa Polski, no ale przecież ten koń potem siedział jak pies koło mnie, tak go wytresowali tutaj w tym Teatrze Wielkim. Coś niesamowitego. Uznawaną przez 1,5 miliarda ludzi, prawda? To nie jest tak, że jest właściwie pewna. Także pozdrawiamy serdecznie. No i że te buziaczki Państwu przesyłamy. Buziaczki. Kaznodziei muzułmańskich, którzy są wysyłani po świecie islamu do różnych miejsc za pieniądze z Zatoki Perskiej, żeby uczyć pewnej konkretnej interpretacji islamu. Interpretacji skrajniejszej. Mamy w sunnickim islamie cztery szkoły, jurysprudencji, interpretacji prawa muzułmańskiego, w szyickim islamie dwie szkoły. Panie Boże mój, wiele uczyniłeś w cudów. Modlitwa samego rana. Oni to od 5 rano się modlą. Wszystko, prawda? Inna jest interpretacja islamu w Turcji. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spodu w ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Jednak zmiana polityki przez państwa. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. No i teraz pytanie, czy zakład przypadkiem nie powinien jednak... Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zachowań i zmiany takiej polityki na państwach Zatoki Perskiej. Ja jestem ubogi, nędzny. To jest pewien rodzaj tajemnica polityczna w naszych stosunkach. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie? Wymuszanie czegokolwiek na innym państwie. Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Tak, to jedno. A po drugie, żeby jednak może dobrych i dobrosąsiedzkich stosunków... Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę. Panie, racz mnie wybawić. Panie, pośpiesz mi z pomocą. A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki. Jeżeli mamy docenić różnorodność Bliskiego Wschodu i służyć się różnych religii w Europie. Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj.
zbudowana jest Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Języków, ja jestem narodowości, nie, ale tam zresztą jeszcze Imperium Otomańskiego, więc wyrzucanie tej różnorodności, promowanie homogeniczności, ja czyli właśnie to, co robi ISIS. Tak. Ideologia ISIS to jest propagowanie homogeniczności, wyrzucenie wszystkiego, co obce, tak aby stworzyć obszar całkowicie jednolity. To jest sprzeczne. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Najbardziej w Arabii Saudyjskiej. Modlmy się. Rządzą właściwie Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Sprawa, by modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławmy Pan. Tego ideologa wahabizmu, od niego przyszło, jednorazka pochodzi, sama nazwa ideologii. Te dwie rodziny współrządzą. Zawsze widzicie Państwo wojny religijne i najwyższy czas, żeby oni już te religie zamknęli. I nawet ludzie nie wiedzą, o co tu chodzi, bo wiecie Państwo, jak Babilon Wielki, starożytny, był, to były setki lat, tysiące pokoleń różnych, to nikt sobie nie wyobrażał, że ten Babilon starożytny będzie do pokonania, że on kiedyś przestanie istnieć, to nawet tak jak ta teokracja była. Nikt nie pomyślał, że teraz stanie się ateizm. Nastanie ateizm. A ten Babil upadł w 539 roku przed naszą erą. I to jest, proszę Państwa, data absolutna. I w Apokalipsie, proszę Państwa, w Apokalipsie Babilon Wielki jest symbolem Imperium Rzymskiego i fałszywych. I cierpisz na często nawracające tak jak ten Babilon starożytny upadł, zginął, tak i te wszystkie religie fałszywe zostaną zniszczone. I to będzie drugie takie wydarzenie wielkie po wynalezieniu internetu. Że ludzie myślą, jak to doszło do tego, że nie potrzeba telegramu na poczcie wysyłać, dzwonić w internecie w sekundzie. Napisane, nazwane, obraz, wszystko. Jak to działa? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany. Także widzicie Państwo, jak ten wynalazek działa. I tak samo, jak to będzie, będą się dziwić. Apokalipsa mówi, że kupcy będą stać, biadać, biadolić, się smucić z królami ziemi. Upadł Babilon Wielki, miasto rozpusty i przeteczeństwo. Czarownic, demonów, wiary, kart, wiary w duchy, wiarę w duszę, w życie pozagrobowe. To wszystko, co, czym diabeł mamił, kusił, skusił i dali się zwieść. Trzeba było trzymać się prawdy. Kto się nie trzymał, ma szansę, bo Bóg jest miłością. Dlatego my tu powracamy do tego tematu, że Bóg jest, proszę Państwa, miłością. Miłością, a nie tak, jak oni źle po kimś myśleli, bo ktoś im uchodę opowiadał. Bóg jest miłością. No i co ja mam z Panem zrobić? Sprytnie się Pan ukrywał. Powiedzieli Carte Blanche, film oparty na prawdziwej historii, w kinach. Uderzenia gorąca. Bóg jest miłością, a nie złością. Tak, to typowe objawy menopauzy, ale nie wszyscy wiedzą, że wahania hormonów w tym okresie mogą sprzyjać przybieraniu na wadze. Rozwiązaniem jest nowa Klima Forte, suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów sojowych. Klima Forte dzięki zawartości wyciągu z szyszek chmielu jeszcze lepiej łagodzi bieżące dolegliwości związane z menopauzą, a dodane do tabletek nasiona lnu pomagają kontrolować wagę. Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu.
Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Ty wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Cześć, Basiu. Julka, nie przyjdzie jutro do Zosi. Rozchorowała się i strasznie kaszle. Daj jej Pulneo. Pulneo leczy kaszle i działa przeciwzapalnie w chorobach dróg oddechowych. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Wenspiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odczepień płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ceny bez VAT na wszystko, czego potrzebujesz w górach. Narty, buty, snowboardy, a do tego kurtki i spodnie bez VAT. Największy wybór, najlepsze marki. Adresy sklepów i zakupy online na skiteam.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 14.21, Michał Pokrękowski, zapraszam. 18-letni Kamil N. i Zuzanna M. podejrzani o brutalne zabójstwo rodziców Kamila w Rakowiskach na Lubelszczyźnie zostaną skierowani na obserwację psychiatryczną. Ma to pomóc w określeniu, czy w trakcie zabójstwa mieli zdolność rozpoznania swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Taka obserwacja może potrwać nawet 8 tygodni. Badania krwi 18-latków wykazały, że kilka godzin przed zabójstwem zażywali marihuanę. Nie byli pod wpływem alkoholu ani amfetaminy. Grozi im dożywocie. Przed łódzkim sądem stanie 18-letni pseudokibic LKS-u Łódź, którego prokuratura oskarżyła o pobicie właściciela jednego z pubów w Centrum Łodzi pracownika ochrony. Mężczyzna zaatakował pokrzywdzonych maczetą. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Na ławie oskarżonych usiądzie też jego 24-letni kolega, który również brał udział w tym pobiciu. 45 kościołów zostało podpalonych w stolicy Nigru podczas sobotnich zamieszek, w które przerodziła się manifestacja przeciwko opublikowaniu w zeszłym tygodniu przez francuski tygodnik satyryczny Charlie Hebdo karykatury proroka Mahometa. Oprócz kościołów w płomieniach stanęło też 5 hoteli, kilkadziesiąt sklepów, a jeden sierociniec i szkoła chrześcijańska zostało okradzionych. Informacje kulturalne. A nie mówiłam? Zapraszam. A zaczynamy od Krakowa i planowanych na ten tydzień wernisaży. Jakie nowe wystawy będzie można zobaczyć w stolicy Małopolski, sprawdzał Łukasz Wojtosik. W środę we Włoskim Instytucie Kultury zobaczymy obiekty architekta i scenografa Nicola Telli. Jego cykl Dokumenty poważnie uszkodzone to zbiór książek rzeźb stworzonych z papieru i polietylenu. Ze starych ksiąg wyrastają w ten sposób ciekawe nowe przestrzenie przypominające na przykład gniazdo os albo grzyb lub labirynt wydrążony przez kornika. Również w środę w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się wernisaż prac malarza, grafika i rektora krakowskiej ST profesora Stanisława Tabisza. Na wystawie Mała Retrospektywa zobaczymy charakterystyczne dla tego artysty magiczne pejzaże. Z kolei w czwartek w Galerii Zderzak otwarcie wystawy numer 392, na której zobaczymy pracę Łukasza Stokłosy. Tym razem będą to portrety młodej kobiety, która przypomina nieco Izabela Gianni w roli Lucy Harker z filmu Nosferatu Wampir Wernera Herzoga. Stokłosa to jeden z najciekawszych młodych polskich malarzy. Z Krakowa Łukasz Wojtusik, TOK FM. Z Krakowa przenosimy się do Warszawy, gdzie trwa cykl spotkań Afryka Remix, przybliżający najciekawsze zjawiska społeczno-kulturowe we współczesnej Afryce subsaharyjskiej. Podczas spotkań, które organizuje etnolożka dr Karolina Marcinkowska, będzie można dowiedzieć się m.in. o współczesnej afrykańskiej kulturze miejskiej, kulturze mniejszości seksualnych, o popularnych filmach produkcji mollywoodzkiej, a także o kuchni senegalskiej, togijskiej, kongijskiej i malgaskiej. Także widzicie Państwo, kościoły katolickie płoną. No ale wiecie Państwo, jak oni lekceważą ludzkie religie, różne zwyczaje. My tu opowiadamy o religiach, żeby ludzie poznali prawdę z Biblii, a oni tylko lekceważą. No, na przykład o Janek Witek, on, proszę Państwa, mówi, że a to jest Żydem, a to jest to kręci. Że jest Żydem. Ja mówię, Żydówka, Żyd to nigdy nie plotkuje w towarzystwie osób trzecich, nie opowiada o ludziach żadnych rzeczy.
nie zdradza tajemnic domowych, nie opowiada o przyjaciółkach, o przyjaciołach, nic. W towarzystwie innych ludzi, a zwłaszcza gości, którzy przyjdą, bo nie wypada. A katoliczka czy katolik to pieprzy 3x3 para 15. I to masz cały Janek Witek, jako były katolik tu z parafisa, z Kakempa. I takich typów macie pełno, którzy, tak jak Ira, Rumunka, też straszny plotkarz. Na przykład mówi Ewka Laskowska, zobacz, idzie wielka stopa na lotnisko, bo on tak idzie, to się buja, idzie tak się tego. I chciałby tu ludziom jeszcze coś wcisnąć. Idzie i się buja, idzie i się kiwa. Wie kto? Wielka stopa. No to więc Ewka mówi, ty zobacz, idzie wielka stopa. Wielki plotkarz. Musimy nie patrzeć się na niego, żebyśmy go nie przyciągnęli wzrokiem, bo zaraz będzie się chciał tutaj podsiąść, bo to wiecie Państwo, na kawkę, na to bardzo chętnie. Teraz udaje, że kawki nie pije, bo to tak katolicy to kłamią. Także Państwo zobaczą, jakie owoce katolicy zbierają, że nikt, nie to, że nie lubi, mordują, palą kościoły, Państwo zobaczą. I Rumunka się przysiądzie, potem słucha i potem opieprzy, obgada, jak nie poczęstujesz ją kawą czy czymś. Także ja tam teraz nie przesiaduję na tym lotnisku tych koleżanek, lotnisko Okęcieszowa, no bo zaraz Rumunka przyjdzie, bo zaraz to i jak nie poczęstujesz kawą, no to jest oburzony na przykład na ciebie, prawda? Także Państwo zobaczą, jaki przekrój tych dupków, głupków i debili wszelkich mamy tutaj w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce. A no jakich dupków mamy, jakich głupków mamy? Tysiące. No, także no niestety, nie poczęstujesz, to jest to na ciebie obrażone. Cały czas konsekwentnie. Także proszę Państwa, proszę się tu nie przejmować, nic takiego się nie dzieje złego. No, żeby na dobre nie miało wyjść. Także proszę Państwa, kochajmy zwierzęta. Kochajmy zwierzęta, proszę Państwa. Zwierzęta są świetne. Katolicka Polska, Warszawa, na Mazowszu, na Wisłę. Pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacji. A teraz jak ktoś u kogoś zobaczy artystkę, artystę, to zaraz już za rączkę wzięła, podszywa się. To już teraz w XXI wieku nie jest popularne, nie jest modne, włącznie z kartką formatu A4. To już nie to. Pietrasa już nie ma w Teatrze Wielkim, nie ma Pietrasa. W Syrii, w Iraku. Natomiast no, nic w tej chwili się nie wydarzyło takiego, co by akurat skłaniało do tego rodzaju formatu. Więc no, to chyba rzeczywiście jest początek praktyki, która będzie już kontynuowana. To znaczy, że rzeczywiście prezydent będzie nadzorował pracę rządu. Czyli w pewnym sensie mamy do czynienia, jak rozumiem, z takim powrotem sułtana. No, powrotem średniowiecza. Chociaż oczywiście powrotem średniowiecza. Pan porównywany jest do czy nazywany sułtanem ironicznie przez. Dobrze, że tutaj tych Arabów nie ma, bo no i rzeczywiście daje to, by to się działo, proszę Państwa. No, ostatnio, a to co jest, to muszą się ściśle stosować restrykcyjnie do tego, co jest. Wprowadzenie no, zwyczaju. No to by to było, Państwo zobaczą. Niedawno został wybudowany. Niedawno, jak to widzicie Państwo, katolicy, żeby kto co nie powiedział, kto co nie powiedział o religii katolickiej, a sami gadają. No, kto co nie powiedział o religii katolickiej, a sami gadają. W strojach z czasów średniowiecznych. A sami gadają, żeby co kto nie powiedział o religii katolickiej, a sami gadają, Państwo zobaczą. A sami gadają. No i na wernisażach pełno tych katoliczek, a jeszcze tych katolików, a udają jeszcze świadków Jehowy. Nawet na szczęście świadków Jehowy tu w Warszawie nie ma, bo świadków Jehowy są w Anglo-Ameryce Białystok i tu jeszcze przyjeżdżają. Mimo tego, że ono jest jakby konsekwencją takiej pewnej linii politycznej czy pewnej praktyki wieloletniej, jak to już wcześniej powiedzieliśmy, czy ono nie ma też związku jakiegoś z tym, co się zaczyna dziać na południu Polski, znaczy z tym zagrożeniem właśnie przez państwo islamskie, taka próba jeszcze silniejszego scentralizowania
pewnym sensie władzy tureckiej, zgromadzenia w jednych rękach. To nie jest też coś, co się nakręca właśnie przez to zagrożenie. No ja bym tego nie wiązał, absolutnie. Nawet myślę, że to zagrożenie na południu, ta niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie i właśnie tuż za miedzą, to zagrożenie dla Turcji, no ono osłabia tak naprawdę pozycję rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, osłabia pozycję także prezydenta Erdoğana. I tutaj no, on musi się bardziej liczyć z opinią Zachodu, krótko mówiąc, która oczywiście no, tutaj coraz ostrzejsza krytyka czy z Unii Europejskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych płynie pod adresem. Czyli widzicie Państwo, ile błędów, ile problemów z tych błędów wynika. No powiecie Państwo, Arabowie się gromadzą, jeszcze gorsi są. No. Autorytarny, jego kraj staje się coraz mniej wiarygodnym. Było średniowiecze, katolicy mieli czas. No tutaj to są też ostre. A teraz ja mają ci czas. Po drugiej stronie także są ostre słowa. Tak. Erdoğan nie przebiera w słowach, komentując różne kwestie, ostatnią sprawę ataków na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu, no, gdzie sugerował wprost, że tutaj winne są służby francuskie tego, co się wydarzyło, że winna jest islamofobia na Zachodzie. Są bardzo mocne słowa, absolutnie niekoncyliacyjne, prowadzące do konfliktu, ale to jest jedna sprawa, to jest warstwa retoryki, a druga sprawa to jest realny biznes, realne stosunki między Turcją a państwami Zachodu i tutaj one się oczywiście muszą rozwijać. Turcja jest skazana na gospodarczą, na współpracę z Unią Europejską, a wojskowo na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Turcja no, nie poradzi sobie sama z tym problemem państwa islamskiego, problemem chaosu, wojny w Syrii, w Iraku bez współpracy z państwami Unii i ze Stanami Zjednoczonymi. Ale czy to jest tak, że można powiedzieć, że ta współpraca jakby biegnie bez szwanku? To znaczy chodzi tutaj oczywiście o uczestnictwo w koalicji przeciwko państwu islamskiemu. To jest chyba to główne pytanie. To znaczy, czy tutaj właśnie Erdoğan nie dowodzi jakiegoś braku lojalności? To jest to, o czym pisze właśnie ten naczelnik. To nie jest brak lojalności, to są inne interesy. Oczywiście. I to jest naturalne. Turcja ma swoje interesy, Stany Zjednoczone mają swoje interesy i te interesy nie muszą być w 100% zbieżne. No, jeśli spojrzymy na to, co jest ważne dla Turcji, to jest przede wszystkim stabilizacja wewnętrzna, a stabilizacja... Ten dziennikarz Jasiński, czy jaki? Pan cały czas, czy to nie jest blisko. Tak? A czy to nie problem jest numer tak? Jeden. A czy to nie jest Turcji, tak? I powiązany oczywiście z konfliktem z państwem islamskim, z wojną domową w Syrii. No, oczywiście chodzi tutaj o Kurdów w Syrii, Partii Jedności Demokratycznej, która walczy z państwem islamskim, która jednocześnie, no, której Turcja nie chce popierać zbyt mocno tutaj tych Kurdów syryjskich, ponieważ no, to są sojusznicy PKK, który jest wrogiem oczywiście Ankary. To jest bardzo złożona sytuacja. Oczywiście państwo islamskie jest olbrzymim zagrożeniem dla Turcji. Można się spodziewać w każdej chwili tak naprawdę ataków terrorystycznych w Turcji na skalę tych, które miały miejsce w 2003 roku dokonanych przez Al-Kaidę w Stambule. W tej chwili można się podobnych rzeczy spodziewać. Po prostu ta otwarta granica między Syrią a Turcją to była no, niesłychana szansa dla dżihadystów, żeby przeniknąć na teren Turcji, żeby stworzyć tam swoje komórki, które w tej chwili są uśpione, ale no, tutaj można się spodziewać działań ze strony państwa islamskiego. Stąd też ta pewna ostrożność Ankary, jeśli chodzi o radykalne kroki wobec państwa islamskiego. Natomiast no, na pewno państwo islamskie pozostaje wrogiem Turcji, tak samo jak i Zachodu, więc tutaj współpraca musi być. Natomiast będzie, już jest w tej chwili, no, są zgrzyty, jeśli chodzi o to, jak współpracować, jak przeciwdziałać państwu islamskiemu.
Dziękuję bardzo. Konrad Zaszta z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa moim gościem. 14.30, 5 chwil informacji. Połączenie. Potrzebny śmieci, po prostu był przepełniony ten pojemnik. Od 23 grudnia nie było. Jeszcze czasu na ten śmieciarki. U Żydówek cechy są dobre. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. A katoliczki to plotkarze. Nie wiedziałem, nie wiadomo, czy to będzie, czy szczurki będą, czy jakieś inne owady, czy dalej. No. Musimy trochę cierpliwości, a jednocześnie no, przepraszamy mieszkańców za te dolegliwości, które ich spotkały. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. A katoliczki to są pewka. Tyle zła robią i teraz Arabowie się mszczą. No. Dziś promy są jeszcze rentowne, ale Unia Europejska Lotkary. Pokazują wiesz. Nowych, rygorystycznych norm. Nie wiedzą o swoim boku. Sprawa jest skomplikowana. Kiedy zaczęły się kłopoty, dewelopera ten nie informował o tym. Fontanna stojąca w pasażu Schillera to jeden z symboli starej Łodzi. Konstrukcja w kształcie kul po kilkunastu latach okazała się... Policja nie ujawnia szczegółowych danych, ale w wielu przypadkach nie skończy się tylko na mandatach. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku o 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy także plotkarki katolickie nagadały głupot i po prostu, proszę Państwa, jest tak jak jest. Zespół niespokojnych nóg. Nawet nie wiedziałem, że jest. Jest tak, jak trzeba było nie plotkować. Gładkościowy pan. Zaczynało się wieczorem, albo budziło w nocy. Takie dziwne mrowienie w nogach. Machanie, przebieranie. Przebieranie, jakby biegał przez sen. Wystarczy, że wczoraj już. Wystarczy, że w tym hotelu Tulip, Campanile na Ochocie w Warszawie, ta rabunka przyprowadziła tych bezdomnych. Już tam widać, że to. Tu nic nie interesuje, bo się chcieli napić. Wina było dużo, napić wina. No i kelnerzy musieli chłopaki piękne nosić. No ale te chłopaki, to widać, że... Wiecie Państwo, te chłopaki nasze, no to nie są Amerykańcy, bo mają takie... Polaczki niby są mili, ale mają ostre rysy na twarzy, bo to Amerykanina, to od razu odróżnić od Polaczka. Polaczki mają takie ostrawe rysy na twarzy, że no... Chuligany mogą krzywdę zrobić. No to więc Arabowie się przyjmą. Bo zaprojektowaliśmy ją tak, by pomagać jej kierowcy uniknąć wypadku lub zminimalizować jego konsekwencje. SUV Mazdy to najnowsze technologie bezpieczeństwa aktywnego. Układ automatycznego hamowania przed przeszkodą i ostrzegania przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu oraz najwyższej klasy zabezpieczenia pasywne. Od lekkich i bardzo wytrzymałych elementów nadwozia, zaprojektowanych w technologii Skyactiv i innowacji pochłaniających energię uderzenia, aż po drobne detale. Mazda CX-5 podnosi poprzeczkę bezpieczeństwa wśród kompaktowych SUV-ów. Mazda CX-5 przełamuje konwencję. No już nie mogę. Znowu wyprowadził mnie z równowagi. I pewnie do tego nie będę mogła spać. Spokojnie, weź pozytywum. Pozytywum? Tabletki uspokajające. Pozytywum zawsze mi pomaga, a wiesz, jaki jest mój Andrzej. Pozytywum ukoi nerwy, a do tego pozwala spokojnie przespać całą noc. No i jak tam twoje nerwy? Także do swojego gardziołka, proszę Państwa, te... A dzisiaj jestem tylko... I te chłopaczki, i te różne te systemy tych bezdomnych, to sobie dadzą radę do swojego gardziołka. Pamiętają o swoim podniebieniu, pamiętają o swoim języku. No i tak było zawsze, proszę Państwa. Za Mojżeszem też chodzili, za Jezusem też chodzili tacy, którzy by chcieli sobie podjeść, podpić nawet Żydzi, to chcieli im do Egiptu wrócić, do domu niewoli, proszę Państwa, bo tam mieli czosnek i cebulę, przysłowiowy czosnek i przysłowiową cebulę w Egipcie. To więc tam chcieli wrócić. A ich czy ich to interesowało, co ten Mojżesz, po co on tu w ogóle jest? To nie, bo oni myśleli, że Mojżesz chce panować nad nimi. I tutaj, proszę Państwa, to plotkarstwo znowu, szemranie pomiędzy Żydami. No Biblia używa bardzo często słowa szemranie, plotkowanie. No to
Żydzi, a katolicy praktycznie, proszę Państwa, teraz to jest jedno i to samo, no bo i ci plotkują i ci. A jak Państwo pójdą do Świadków Jehowy, to Państwo się dziwią, co to za ludzie wspaniali, tacy, którzy jako niczym aniołowie w niebie, jak to Biblia mówi o przyszłości, że nie będą się rozmnażać, że Jaśko tu się dziwi, że nie będą mieli narządów płciowych. No dla Ciebie trzeba dać troszeczkę tę sztukę współczesną, żebyś to mógł zrozumieć, to co i my rozumiemy. No. Rezygnacja ze stopniowego wygaszenia działalności czterech kopalń kawu. Także taka robota, proszę Państwa. Na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką premierowa Kopacz wyraziła nadzieję, że przyjedzie on do Polski na obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zapowiedziała też, że w ciągu kilku najbliższych dni zostanie powołany pełnomocnik rządu do spraw koordynacji działań dotyczących pomocy dla Ukrainy. Ruszyły zapisy na bezpłatne kursy z języka angielskiego i szkolenia komputerowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy w wieku 25 do 44 lat. Dzięki szkoleniu swojej kwalifikacji będzie mogło podnieść aż 310 osób. Informacje gospodarcze. Jak kredytobiorcy i banki poradzą sobie w sytuacji tak silnego umocnienia franka, jakie obserwujemy w ostatnim czasie? To pytanie, na które odpowiedzi szukać będzie Komitet Odpowiedzialności Finansowej, czyli minister finansów, szef nadzoru finansowego, prezes NBP i szef bankowego funduszu gwarancyjnego. Ich spotkanie, na które zaproszeni są także przedstawiciele banków, to jest wynik zaplanowany jest na jutro. Kilka miesięcy temu, kiedy cena franka była jeszcze stabilna, ale politycy różnych partii już przekonali pomysły na wspieranie rodzin zadłużonych. W walucie, teraz o tym będę mówił przedstawicielem sektora bankowego, że bankowe kredyty to społeczna oklikająca bomba i nie można tego automatu lekceważyć. Usiądźcie między sobą, zaproponujcie takie innowacyjne rozwiązania, które by pozwalały ten problem jakoś zlikwidować, jeżeli nie rozwiązać konsensualnie, nie siłowo. Profesor Marek Belka będzie dziś gościem Urzędu Wyspolecznego po godzinie 16.40 i zapytamy go o jakie są metody, którymi tę pytającą centrową bombę można rozwiązać. Czyli widzicie Państwo, Warszawa jest katolicka na 95% i za to plotkarstwo, za to wszystko świat arabski się mści. Czy Państwo widziałyście kiedyś katoliczkę, która by nie plotkowała? No, po Żydach przejęli zamiłowanie do jedzenia, dogadzanie sobie, proszę Państwa. I po prostu tak się ten ateizm rozwija, bo teokracja kiedyś była tylko. A teraz ateizm, no to Żydzi weszli w ateizm, a katolicy bardzo chytrze po Żydach ten ateizm, czyli niewiarę, przejęli, spanie na mszach, lekceważenie, lekceważenie, no i obgadywanie. U Żydów to było, szpan trzymało powiedzenie. Niech nie wie lewica, co czyni prawica, ale widzicie Państwo, wszystko się zmieniało. Żydzi też nigdy w duszę nieśmiertelną nie wierzyli. A potem zaczęli wierzyć i katolicy też. No, Żydzi, katolicy. Katolicy, Żydzi. I teraz Państwo zobaczą, jeżeli ktoś Mahometa obraża, no to Arabowie się mszczą. Świadkowie Jehowy wyjątkowo umieją głosić. Są bardzo dyplomatyczni, są bardzo delikatni, wrażliwi. Zapraszamy do
jeszcze więcej sportu w radiu. Tak, witamy. Maniacy tenisa już od kilku dni budzili się koło pierwszej nocy, żeby się przestawić. Na następne kilka razy w dniu, bo wystartowała Australia Open, pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku. My oczywiście liczymy na dobre występy Jadwiga Radwańskiej i Jerzego Janowicza. Adam Łania, Radana Kornosa, Miesięcznika. To jest ze mną, witaj. Wiecie Państwo, żeby człowiek się w nocy zbudził, bo się stęsknił za Słowem Bożym, to ja rozumiem. Ale za głupotami, to wiecie Państwo, za papieroskiem, za żarciem, za dogadaniem sobie. No tak, na pewno zresztą sam wynik pokazuje, że ten mecz był bardzo zacięty i były szanse na to, by młodsza siostra Bańska tutaj ten mecz wygrała. Ja i tak jestem pełen podziwu dla Uli, bo ona rzeczywiście po tym fatalnym roku 2014 wraca. Bardzo dobry występ w Auckland i przeszła eliminację jako jedyna z dziewczyn w Melbourne. I, no może oczywiście trochę zabrakło, ale ja widzę wyraźnie, że ta forma Uli rośnie i to już jest trochę inna, lepsza zawodniczka niż w całym ubiegłym roku. Może to starsza z tych wojska, więc a wiem, że na pierwszej rundzie z Kurminarą odegrały dotychczas raz, Polka wygrała rok temu. Czy jest na tym dobra przeciwniczka na rozgrzewkę, czy należy uważać to blisko? Ja bym powiedział tak, no, zawsze pierwszy mecz turnieju jest trudniejszy, choćby dlatego, że trzeba się przyzwyczaić do warunków. Leruja i zaprzadza. Się w nocy parę razy słychać było w wypowiedzi pomeczowej, że jednak jest wiatr, no, że trochę zawodnikom to przeszkadza, że trochę nie ma tej upalnej temperatury, której wszyscy się spodziewali, bo było chyba 16-17 stopni. A witamy panu, witamy. To jest chłodne właściwie. Ale zawsze taki pierwszy mecz czuje się tam jakieś świadomie bezpieczeństwa, wtedy ja powiem tak, jest to zbyt doświadczoną zawodniczką, by się obawiać o rywalizację z mało znaną Japonką. Ja myślę, że Polka by słabko się zmieniła. Dla Agnieszki to jest drugi ulubiony turniej, można powiedzieć, po Wimbledonie. Cztery ćwierćfinały, rok temu ktoś miał i w tym roku zrobił to przez jedno, żeby osiągnął co najmniej. Myślę, że tak. Oczywiście, jeżeli mamy na ten moment analizować, no to pierwsza taka przeszkoda w drodze na nasz szczyt, to jest Barbara Lepczanka, Amerykanka z pochodzenia uzbeckiego. Polka grała już z nią i to trzeba od razu powiedzieć, że jesteśmy to przegrali z nią dwa razy. Aczkolwiek ja jakoś jestem w tym roku spokojny, że z Martyną Navratilową w boksie takie wpadki jak niestety się zdarzać nie będą i myślę, że przed finał spokojnie możemy typować, a ja gdzieś tam też się liczę jednak na więcej. No właśnie, już będzie widać efekty pracy w Australii z Martyną Navratilową, czy to jest jednak jeszcze za wcześnie? Ja powiem tak, no słyszałem takie głosy, że to musi potrwać, żeby zobaczyć te efekty. Mnie się wydaje, że te efekty ja już widzę. Wydaje mi się, że obie panie są zbyt wielkimi profesjonalistami, zbyt osobami się szanującymi, by już tych efektów nie było widać. Bo obie wiedzą, czego chcą, to jest zwycięstwo wielkoszlemowego i jak sama Navratilova w wywiadzie dla mnie tańca powiedziała, że Agnieszka jest, jako tenisistka, jest takim produktem skończonym w sensie, że tam nie trzeba niczego wiele poprawiać, wystarczy lekki tuning. I ten lekki tuning już się dzieje, mam wrażenie, bo ja przynajmniej zauważam pewne elementy zmiany. To, że Agnieszka jest nieco bardziej agresywna w rozgrywaniu punktów, że widzimy ją częściej przy siatce, że gra takie agresywne woleje, którymi kończy punkty. To można podciągnąć pod taki znak rozpoznawczy Martyny Navratilovej znanej przecież jako chyba z najlepszych historii zawodniczek No to przechodzimy do Jerzego Janowicza, chociaż nie do końca, bo on pierwszy będzie miał grać z kolejnym Martinem Del Potro, który znany się do zachodu z powodu kontuzji nadgarstkiej i właśnie od Herberta Cieka chciałem zacząć na chwilę, no bo te ostatnie lata to miała być dominacja tej wielkiej piątki, jak się mówiło, tak? Djokovic, Nadal, Federer, Murray i właśnie Del Potro, on po raz kolejny nie gra, po raz kolejny wycofuje się. No i co z Herbertem Ciekiem, czy on w ogóle wróci do tenisa, bo to zaczyna wyglądać niepokojąco.
To znaczy, myślę, że takie głosy o tej wielkiej piątce, co tego zaczęły się pojawiać w momencie, kiedy on jako pierwszy przełamał tą dominację Nadala, Federera i Djokovicia, kiedy wygrywał US Open w 2009 roku. Potem niestety te kłopoty zdrowotne spowodowały, że Argentyńczycy stali się coraz mniejsi. Właściwie można powiedzieć, że ostatnie życie to są ciągle jego kłopoty zdrowotne. Bo ciągle to jest właśnie tutaj jeden czy drugi nadgarstek. Argentyńczyk ma długie przerwy, wraca. Obawiam się, że będzie mu bardzo ciężko wrócić na ten najwyższy poziom rozgrywek, czyli do pierwszych dziesiątki, tam gdzie kiedyś był. Jest tam fakt tego, że chciał zagrać major, ale jednak się wycofał i pokazuje, że coś rzeczywiście jest tam nie tak. I trochę się martwi Argentyńczyka. Ale z drugiej strony jeszcze trzeba powiedzieć, że jako kibic Jerzego Janowicza, to na pewno łatwiejsza przeszkoda ten nowy Japończyk niż on na tym roku. No właśnie, jak to patrzę, bo Janowicz zagrał na Spiroki Murillo. Może katoliczki polskie bardzo się interesują plotkami, sportem, tym, tamtym. I nic z tego nie wynika, bo oni nie umieją tego połączyć. Panem Bogiem, że to mamy wszystko te zdolności dzięki Panu Bogu na chwałę Bożą. Nie umieją. Żydowscy i katolicy nie wierzą w Boga. Zaklejcy. To jest skandal. Dlatego, że pozwoli Jurkowi właśnie zaadoptować się do warunków szalących Melbourne. I nie będzie tak gigantycznie presja w meczu z panem Martinem Del Potro, bo może taka presja na początek jest dobra, pokonać takiego przeciwnika i potem ustalić. Ja bym powiedział tak, no ta presja będzie w drugiej rundzie, także ja wolę, żeby tutaj Jurek właśnie zapoznał się z kortem, zapoznał się z warunkami i ta presja przyjdzie w meczu drugiej rundy z Gaelem Monfils. No właśnie, na co Stacjanowicza w Australian Open, no bo on najwyżej doszedł do trzeciej rundy w 2013. I rok temu jest szansa na coś więcej, bo tak jak mówimy, druga runda to już Gaël Monfils, który jest bardzo ciężkim silnym. Tak, ja się odpowiem na to pytanie w czwartek. Ja mam tu z Gaël Monfilsem. Dlatego, że dzisiaj mówienie o tym, że Jurek w trzeciej rundzie próbuje się znajdzie, jest absolutnie wrażeniem pustu. Dlatego, że o ile w wypadku meczu pierwszej rundy z Japończykiem możemy mówić, że jest faworytem, że raczej spokojnie pokonywane mu pora, to mówienie o tym, że pokona Gaëla Monfilsa w tej drugiej dziesiątce, teraz jest plus za tą dziesiątką, no, jest wyraźnie na wyrok. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta absolutny potencjał na zwycięstwo z takim rywalem ma. Natomiast czy go pokona, z Melbourne, ja tego nie wiem. Trudno mi tutaj spekulować. Mogę powiedzieć, że patrząc na ranking, Francji będzie faworytem tego pojedynku. Jeżeli Polak go wygra, wtedy zacznijmy spekulację. Tak, proszę Państwa, dzisiaj mamy już chyba 19. Tak. 19 mamy. To może być taki mecz dla przełamania dla Jurka, na to przełamanie w Australian Open, bo jeżeli dasz mu pokonę Monfilsa, to nie może dać tytułu. 19 stycznia. Jak najbardziej. Z drugiej strony, tak, może takami w tenisie można grać rewelacyjnie, można, nie wiem, mieć super formy, a drabinka powinna tak się ułożyć, że nie dochodzi się tam, gdzie by się mogło dojść. Z drugiej strony, jeżeli ma się szczęście, jeżeli ta drabinka się otwiera, no to trzeba z tej szansy korzystać, to już Jurek Janowicz wie doskonale, jak to się robi, bo to na Wimbledonie taka sytuacja się zdarzyła. To na 2 lata temu i tą szansę wykorzystał. Także tu myślę, że jest gdzieś taki model pośredni, bo jednak dopiero zwycięstwo w drugiej rundzie z Gaëlem Monfilsem trochę tę drabinkę Jurkowi otwiera, czyli to jednak on musi sam się na to zaprosić. Jaki to będzie pewnie? Nie w sensie, że nie, jak to wspomniałem, że zdobywali tenisa za linka i na linię. Już tak jak się na czas, który mi pan pokazał, że znowu tam się może być wielki zawodnik. Ku zaskoczeniu wielu komentatorów, rzeczywiście w pierwszym dniu to odpadło 8 zawodniczek odstawionych. To jakby pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że to rozstawienie trzeba jednak traktować no takim odrobiną przymrużenia oka.
bo to, że wygrywa Julia Gerges z nastolatką ze Szwajcarii, Belindą Bencic, która była rozstawiona z numerem 32, może nie jest jakąś gigantyczną sensacją, ale właśnie pada rozstawiona. Na pewno większą niespodzianką jest to, że przegrywa Anna Iwanowicz, którą już niektórzy widzieli, co przynajmniej w półfinale przegrywa z Czeską Lucję Kradecką, która jest bardzo solidną zawodniczką. Ja tak tutaj tak postawimy, jeśli spytamy, to było to Anna Iwanowicz, ale tak, rzeczywiście ludzie wyjątkowo chyba trafiło Niemców tego dnia, aczkolwiek tak jak mówię, no Julia Gerges wygrała tutaj zostawiona. Ja bym powiedział tak, no tam poczekajmy jeszcze dwie rundy i wtedy zacznie się taki prawdziwy turniej. To zawsze tak było przez lata, mówiło się o tym, że te pierwsze dwie, przynajmniej rundy trzeba ostrzać, to ziarno w tlech i wtedy zacznie nam się poważny turniej. To nie do końca tak jest, bo wystarczy popatrzeć.